Ten numer jest specjalnie dla tych, którzy walczą o swoje marzenia. Look, if you had one shot on one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture or just let it sleep? Huh? Yo! His palms are sweaty, Nick's weak arms are heavy, there's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bomb. But he keep on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over, blah! Step back, step back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit. He choke, he's so mad, but he won't give up. He wanna have it, he knows. He's holding back to his rope. It don't matter, he's dope. He knows that all he broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to his model home, that's when it's back to the lap again, yo. This whole rhapsody, I better go capture the moment and hope I don't pass it. Studio, ale są efekty. Okay. Słuchaj, ty pewnie wiesz, kogo, czyje dzisiaj są urodziny? Marszala. Czyli? Czyli Eminema. A, przygotował się. Skąd jeszcze happy birthday. Soniu. Ty powiedziałeś coś takiego, Rafał, że był taki moment, że nikt w ciebie nie wierzył. Pamiętasz, my żeśmy się wtedy poznali, kiedy tak jeszcze nikt w ciebie nie wierzył. I my żeśmy śpiewali u mojej przyjaciółki po prostu przy alkoholu karaoke. Było tak. I on do mnie w pewnym momencie powiedział, ej, masz zadatki na aktorkę. Słuchaj, ej, masz zadatki na rapera. Yo! Ojej. Dzięki. Fantastyczny ten moment, jak ktoś wyłączył grawitację. Jakżeście to zrobili tutaj w studiu, że ten chłopak tak frunął? Bo to był Maniek, mistrz po prostu. Tak. Naprawdę. Świetne. Brawo, brawo. Mańka. Dla całej grupy. Miraj. Podobało ci się? Słuchajcie, to jest dżentelmen, z którym nie jest tak łatwo. On tak łatwo nie kupuje rapu. Wybrałeś coś strasznie trudny kawałek. Nie ma gdzie silny przełknąć nawet. Nie mogę oddechu w ogóle. Chciałem przełknąć ślinę i po prostu nie. Proszę. Nabrałeś respektu, co? Tak, szacun to pan, naprawdę. Słuchaj, no straszne sobie wyzwanie rzuciłeś, nie? W Eminemie jest jedna ważna rzecz, zresztą tak jak w całym rapie, nie? Liczy się bardzo przekaz i to, co masz do przekazania. Jeżeli miałbym oceniać to w takich stricte luźnych realiach, no show fajny, poskakałeś i tutaj ponawijałeś, natomiast jest to trudne do wybrania. Ja bym na twoim miejscu tego sobie nie wybrał. Źle trochę wybrałeś, no, ale wybrał, no to ja. No wybrał, no już jest po wszystkim, no i mu dlatego mówię, że źle wybrał. Natomiast... Dzięki. My też kiedyś rozmawialiśmy o wyborach. Natomiast po tobie widać, naprawdę ten twój występ pokazał naprawdę, jak ciężki jest rap, jak trudny do zrobienia. Jeżeli rozmawiamy tutaj w normach imprezy i wszystko, to fajnie, nie podoba ci się, co mówię. Ale nie, to muszę to powiedzieć. To jest trudny kawałek, tylko tyle chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o zabawę. Co wam się nie podoba w tym, co mówię? Nie, okej, ale... Panie Wojciechu, krótka puenta. Nie powiedzieć, co miałem powiedzieć.
Leroy użył bardzo wiele słów, żeby powiedzieć to, zapakować na swój wątpliwość, którą ma. Ja powiem, że ja bardzo cenię i lubię Eminema. Mało tego, mam jego płyty własne, moje własne płyty.